Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na podcaście A&J. Ja nazywam się pan Jay i muszę powiedzieć, że jest to bardzo przyjemne i odświeżające odczucie, kiedy deweloperzy w końcu mówią prosto z mostu, jak jest i nie owijają w bawełnę, traktując nas jak dzieci albo mówiąc delikatnie osoby o ograniczonej inteligencji. O czym w ogóle mówię? Mówię o... IGN zrobiło niedawno wywiad z GSC Studiem. Tak, ja wiem, co mówiliśmy na tym kanale na temat IGN-u, ale to nie jest... nie przytaczam ich recenzji, tylko jeśli akurat chodzi o dostawanie się do deweloperów, czy właśnie możliwości różnych wywiadów, no to oni mają je spore i przez to są akurat dobrzy w tym względzie. W każdym razie IGN miał okazję porozmawiać z deweloperami Stalkera II i dowiedzieliśmy się bardzo wielu rzeczy, na przykład związanych z systemem Alive, tak, czyli tym jedną z największych bolączek, fundamentalna mechanika, która po prostu nie działała, tak mówiłem o tym w poprzednim odcinku. Artykuł nosi nazwę Developer Stalkera II, czyli GSC Game World, wyjaśnia po raz pierwszy, co poszło nie tak z systemem Alive 2.0 i dlaczego został on usunięty z opisu gry na Steamie. Ja nie będę czytał wam teraz całego artykułu po angielsku, ponieważ moim zdaniem nie wszystko jest w nim interesujące i ważne dla naszego tematu dzisiejszego. Jeżeli ktoś będzie chciał przeczytać go całego, to podlinkuję jak najbardziej w opisie. Teraz przeczytam wam taki przetłumaczony już i przygotowany przeze mnie najważniejszy wyciąg tego całego wywiadu. Lecimy. W skrócie, problemy z optymalizacją przed premierą zmusiły studio GSC do zmniejszenia obszaru wokół gracza, w którym działa system Alive 2.0. System ten powinien obejmować znacznie większy dystans w wirtualnych jednostkach odległości, ale aby zapewnić odpowiednią wydajność gry Stalker 2 na PC-tach i konsolach Xbox Series X i S, deweloperzy musieli zredukować ten zasięg. Na to wszystko nałożyły się błędy. Teraz będzie cytat od jednego z deweloperów. Aby ten system działał prawidłowo, wymaga znacznie większego obszaru do generowania NPC-ów i dużo więcej zasobów pamięci, wyjaśnia Jewgen. Przepraszam, prawdopodobnie zniszczyłem wymowę ukraińską dewelopera. Zmagaliśmy się z optymalizacją. Aby zoptymalizować grę, trzeba wiele elementów, które pochłaniają zasoby, odpowiednio dostosować i ograniczyć, by uzyskać pożądany efekt. Aby to działało, musieliśmy zoptymalizować pewne rzeczy, co spowodowało, że system Alive w wielu sytuacjach nie działa tak, jak powinien. Dodatkowo stworzyliśmy kilka błędów tuż przed premierą, takich jak NPC generujący się w powietrzu, a następnie opadający na ziemię. Powinni pojawiać się na terenie. Dlaczego tak się nie dzieje? Nie wiem. To jest ciągle cytat. Mieliśmy też błędy związane z zachowaniem AI. Wszystkie te problemy razem sprawiają, że system wygląda na mocno zepsuty. I teraz bardzo ważna kwestia. Jednak nadal pracujemy nad optymalizacją, aby zwiększyć dostępne zasoby dla systemu Alive i rozszerzyć zasięg, w którym system jest wizualizowany. Jeszcze kontynuuję z cytatem. Istnieją NPC poza zasięgiem gracza, którzy znajdują się w trybie offline. Gdy gracz zbliży się do określonego dystansu, przechodzą w tryb online i pojawiają się. Odległość ta jest określona przez zakres optymalizacji, gdzie przesyłamy dane o rzeczywistym świecie i nierzeczywistym wraz z kolizjami. Była to trudna praca, a z powodu tych problemów z optymalizacją i błędów system stał się wadliwy. Koniec mojego streszczenia artykułu. Przede wszystkim słyszymy, jaki tu jest wydźwięk tej całości. To nie jest żadne owijanie bawełny, do jakiego jesteśmy niestety przyzwyczajeni od wypowiedzi prasowych, powiedzmy, czy oficjalnych statementów dużych wydawców. Czyli tak jak powiedziałem wcześniej, owijania w bawełnę, wykręcania kota ogonem chyba i tego typu mówienia jak najbardziej okrężną drogą, żeby tylko nie powiedzieć prawdy. Tutaj panowie z GSC walą prosto, panowie i pani w sumie, walą prosto z mostu, mówią jak jest. Tak, miał być system Alive 2.0 dużo bardziej rozbudowany. Nie ma go, ponieważ gra ma dużo bardziej przyziemne problemy z optymalizacją. Będziemy łatali, jeżeli poprawimy tą optymalizację, to zrobimy wszystko, żeby rozbudować ten system Alive i żeby on był w takiej formie, w jakiej mówiliśmy przed premierą, jaka była w opisie na Steamie gry, która potem została właśnie usunięta. Także jest to bardzo, bardzo dojrzałe podejście i ja... Nie wiem jak wy, ale ja jako gracz czuję się, jakbym rozmawiał z dorosłym. Jakby po prostu jedna osoba dojrzała rozmawiała z drugą, na tym samym poziomie. I teraz mówiłem, żebyśmy zwrócili uwagę na jedno zdanie, które tam zawarłem w tym streszczeniu. Ja je przytoczę jeszcze raz.
Jednak pracujemy nad optymalizacją, aby zwiększyć dostępne zasoby dla systemu Alive i rozszerzyć zasięg, w którym system jest wizualizowany. Jak najbardziej GSC pracuje nad optymalizacją, ponieważ od momentu premiery pojawiły się już 3 patche. Czyli potwierdzają się moje domysły, o których mówiłem w poprzednim materiale o Stalkerze, że GSC nie zrobi tutaj jakiegoś Ubisoftu, czy nie ucieknie z tonącego statku, tylko że to jest ich dziecko i będą łatali, aż doprowadzą do stanu używalności. Albo nawet więcej, dodadzą jakiś content fabularny na zasadzie DLC-ków, ale na ten moment to jest pieśń przyszłości, ponieważ gra musi mieć najpierw dobrą optymalizację, żeby mówić o dodawaniu czegokolwiek innego. I ja wam szybko pokażę skrót tych patchy. Nie będę czytał całego changelogu, ale tylko żebyście mieli mniej więcej pojęcie, co zostało zmienione. Patch pierwszy, dosłownie z 28 listopada. Pierwszy patch, wiadomo. Ponad 650 różnych napraw bugów i innych problemów. I widzimy AI, czyli bezpośrednio już rzeczy związane z tym systemem Alive, optymalizacja, audio oraz dźwięk, balans, walka, gamepad, postacie, cutscenki, game settings, czyli ustawienia, menu, interactive objects, questy. To jest bardzo ważna rzecz też, ponieważ słyszałem o tym, że nie można pokresować questów, bo na przykład nie ma NPC, z którymi mamy pogadać. Widzimy, ile zostało naprawione w samych tylko questach głównych oraz pobocznych. Otwarty świat i tak dalej, i tak dalej. Patch drugi, dużo bardziej skromny, ale zobaczmy, raptem 2 dni po pierwszym patchu. Widzimy to tempo. Widzimy chęci do po prostu naprawienia produktu. Patch trzeci, kolejne 3 dni później. Crashe, sterowanie, po raz kolejny, główne questy i poboczne, AI, balance, save. Także to wszystko pokazuje, że GSC nie czeka na nic, tylko od razu się zabrało do roboty. Oczywiście można argumentować, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, ponieważ produkt powinien być dopracowany na sam początek, na premierę, ale umówmy się, to jest myślenie życzeniowe. Niestety w dzisiejszym świecie gamingowym nic tak nie wygląda na premierę. A już na pewno nie Stalker II, który, jak mówiłem w poprzednim materiale, miał bardzo turbulentną i skomplikowany proces powstawania. Także jak widzimy, deweloperzy są na najlepszej drodze, żeby przewrócić system Alive do tego, czym tak naprawdę powinien być, do tego, jak był, powiedzmy, hype'owany przed premierą. I patche na pewno będą kontynuowane, co do tego nie mam wątpliwości. I powiem wam szczerze, że za parę miesięcy, może za rok od teraz, na przyszłą zimę, Stalker II będzie zupełnie inną grą i wtedy właśnie wybiorę się na powrót do zony. Tyle ode mnie, dajcie znać jak zwykle w komentarzach, co sądzicie o sytuacji. Do usłyszenia i do następnego.